Yes. Wszystko się pali.
Yes, they bow and you go to the tree. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Serdecznie witam, moi drodzy, na tej dzisiejszej tradycyjnej rezurekcji odprawianej wcześniej rano, w czasie Wigilii Wielkanocnej. Usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga, niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat ukrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem, zmartwychwstałemu Chrystusowi obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios. Niebo i ziemia się cieszą, halleluja! O Jego zmartwychwstania Chryste, halleluja! Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udziel mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi przez Chrystusa Pana naszego. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki, alleluja. Moi drodzy, proszę bardzo, zapraszam do procesu. Thank you.
Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech do Ojcu i Synowi, od po wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi, hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi. Niebo i ziemia się cieszą, alleluja. Z Twojego zmartwychwstania, Chryste, alleluja. Módlmy się, Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udziel mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie. Ożyw Ciebie nasz w tym sakramencie. Ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzech świata, przyjm błogosławienie nad nami, który gładzisz grzech świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzisiejsza rezurekcja odprawiana jest w intencji Arka Sołowińskiego. Usiądźmy teraz i wysłuchajmy liturgii słowa. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego też Bóg był z Nim. Przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zadziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dar. Baranek bez skazy pojednał nas Ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich i odzież i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, mój Pan i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty do grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, taka krótka refleksja. Tak się składa, że na przełomie lutego i marca miałem okazję być w Polsce i takim jednym z miejsc, które odwiedziłem wraz z moimi przyjaciółmi, to było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w Krakowie, tam gdzie spoczywa siostra Faustyna Kowalska. My relikwie mamy tu po lewej stronie. Obraz miłosierdzia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta świątynia miłosierdzia jest pokryta wieloma pięknymi mozaikami, ale jedna mozaika przykuwa szczególną uwagę. To przedstawia ona właśnie poranek wielkanocny, taki jak dziś. I ta mozaika ukazuje właśnie Marię Magdalenę, która udała się do grobu i była świadkiem czegoś zdumiewającego. Pusty grób. I no właśnie, spotkanie z apostołami, którzy uświadamiają sobie, że to wszystko, co się działo, czego byli świadkami, ma sens. Oni myśleli, że to wszystko już przepadło. Śmierć, krzyż, grób. Ale to spotkanie z tą tajemnicą, która miała miejsce wtedy, ten wielkanocny poranek, zmienił nie tylko postępowanie i sposób patrzenia tych ludzi, apostołów, ale też całą historię świata. Moi drodzy, i tak jak dzisiaj żeśmy w tej procesji, no takiej troszeczkę uproszczonej, okrążali tą świątynię naszą, tak mi przyszło, że tak powiem, takie skojarzenie. My jesteśmy dzisiaj tak jak Maria Magdalena. Stajemy wobec tajemnicy, która zupełnie przerasta nasze możliwości pojmowania. Zmartwychwstanie, wieczność. Ale to wszystko jakby zmienia punkt widzenia totalnie. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na następną rzecz, że ta Wielkanoc, to przeżywanie tego czasu ma taką niesamowitą dynamikę. To słowo, to co się dzieje, to nie jest pasywne. To nie jest takie, prawda, że my siedzimy i patrzymy, prawda,
co się dzieje i jesteśmy świadkami. Tak nie można zrozumieć i uświadomić sobie głębi zmartwychwstania. Trzeba wejść jakby w środek akcji. Trzeba właśnie razem z Marią Magdaleną, razem z Szymonem Piotrem, Janem pójść do tego grobu, który jest pusty i doświadczyć, że ten, który został ukrzyżowany, żyje i zmartwychwstał. Moi drodzy, ta dynamika, ona sprawia, że zupełnie inaczej postrzegamy także i nasze życie i to, co się dzieje w tym naszym życiu. Wielkanoc to jest jedna wielka akcja dziejowa, która przemienia ciągle na nowo ten nasz świat. Ta akcja przejawia się w tym, że my ciągle zmartwychwstajemy. Ciągle biegniemy na spotkanie tego, który jest zmartwychwstaniem i życiem. My uczestniczymy w jego tajemnicy i śmierci i powstania do życia poprzez sakramentalne oczyszczenie, poprzez różnego rodzaju akcje liturgiczne. My wsłuchujemy się w tą wielkanocną ciszę pustego grobu. My głosimy to, co głoszą właśnie apostołowie i uczniowie Chrystusa przez wieki. I uświadamiamy sobie, że jesteśmy wybranymi uczniami, którzy powołani są do głoszenia dobrej nowiny. Moi drodzy, dlatego też dzisiaj ten piękny poranek wielkanocny. Wiecie co, ja tak szedłem, widziałem ten księżyc, prawda, to wschodzące słońce. No i tak się trochę poczułem, jak Maria Magdalena, jak Jan, jak Szymon Piotr. Wtedy 2000 lat temu, kiedy o wschodzie słońca doświadczyli tej tajemnicy pustego grobu. Moi drodzy, życzę sobie, życzę wam, życzę nam wszystkim, aby to przesłanie zmartwychwstania, to alleluja przemieniało i nasze życie, i nasze serca, nasze działania, a także serca naszych najbliższych. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Moi drodzy, powstańmy teraz i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie fale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna i pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Pana Wszechświata, który posyła w naszą historię Jezusa Chrystusa w tajemnicy zmartwychwstania, zanieśmy teraz nasze modlitwy.
Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby z odwagą głosili światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Zbawiciela i byli Jego wiernymi świadkami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za przyjmujących chrzest w te święta, aby przeszli przez życie ze światłem wiary i wytrwali w nadziei życia wiecznego aż do końca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pojednanych z Bogiem przez sakrament pokuty, aby zmartwychwstały był zawsze ich drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój i bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny, aby żadne przeciwności nie odwróciły jej synów od życia w wierności Chrystusowi oraz postępowania w prawdzie i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, a zwłaszcza za Arkadiusza Sołowińskiego, aby zanurzeni przez chrzest w śmierci Jezusa uczestniczyli w owocach Jego zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, przeżywających wielkanocną radość, abyśmy przez te uroczystości paschalne odnowili w sobie łaskę Chrztu Świętego i według niej żyli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże Wszechmogący, w tym czasie poranka wielkanocnego modlimy się o te wszystkie dary, łaski, błogosławieństwo. Wysłuchaj naszej modlitwy, którą do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem,
który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełni łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie jest Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błagał i błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dzięczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośredni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, a ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoż ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen, amen, amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie teraz znak pokoju. Pokój z wami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Uczycie już łzy płaczące, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo z martwych stał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi.
dnie, jak przepowie, dział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś swojemu Kościołowi nowego życia, otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, wprawdzie no wielu z nas tutaj obecnych było wczoraj na Wigilii Paschalnej, ale jeszcze raz chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych świąt wielkanocnych, żeby ta Boża dynamika zmartwychwstania, o której próbowałem tak troszeczkę powiedzieć, no, sprawiła, że nasze życie będzie takim właśnie taką prawdziwą przygodą z Panem Jezusem, z naszymi najbliższymi. Życzę Wam, aby te święta były przeniknięte mocą Jezusa Chrystusa, błogosławieństwem, darem prawdziwej łaski, miłości, no i radości, także wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, szerzy i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Szatana, wychodzi z gromu dnia trzeciego z rana.